kadencja Europarlamentu zaczęła się 14 lipca 2009 roku. W związku z tym kilkanaście dni temu minęły 2 lata owej kadencji. Ja, kandydując do Europarlamentu, zdecydowałem się na pewną formułę kandydowania, która w warunkach polskich jest rzadka. Ta formuła kandydowania polega na tym, że się mówi wyraźnie, co się chce w trakcie kadencji uczynić i że poseł czy europoseł stara się precyzyjnie informować i rozliczać ze swoich zobowiązań. Szczerze powiem, że nie odpowiada mi filozofia pływania w polityce. Polityka, jeżeli traktować ją serio, to jest sztuka osiągania celów i ja uważam, że takie cele trzeba sobie bardzo wyraźnie, tak jak to zostało przed chwilą określone w przypadku polityki społecznej naszej, także trzeba sobie takie cele wyraźnie definiować i publicznie informować, co z tego się udało ziścić. I może w związku z tym przekażę informacje w sposób syntetyczny. Otóż w ciągu 2 lat pracy w Europarlamencie wypowiadałem się 69 razy w debatach plenarnych, głównie w sprawach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Skorzystałem także z instrumentu, jaki mają eurodeputowani, a z tego korzystają wyjątkowo rzadko. Są to interpelacje. Złożyłem 9 interpelacji do Komisji Europejskiej. Wszystkie te interpelacje wiążą się z naszym województwem. Podstawowa grupa interpelacji dotyczy budowy autostrady A1, najważniejszej inwestycji w naszym województwie, która jeszcze dodatkowo, jak dobrze wiemy, pełni rolę obwodnic dla 3 miast, bo to będzie Grudziądz, Toruń i Wrocław. Informacje, jakie uzyskuję od komisarzy, wskazują, że nie ma problemów, jeśli chodzi o stronę prawną albo o zabezpieczenie środków na te inwestycje. Niestety pewne problemy pojawiają się w Polsce na aż 3 odcinkach, bo ta inwestycja podzielona jest na odcinków 7, na 3 odcinkach mamy tutaj pewne problemy, ale one są uzależnione głównie od naszych niedomagań wewnętrznych, a nie od jakichś przeszkód, które by formowała Komisja Europejska.